Cześć dziewczyny, dzisiaj pokażę Wam mój domek dla Moji Popsów, który dostałam na urodziny. Pokażę dziś Wam, jak można się nim bawić i jakie ma funkcje. Te Moji Popsy były w zestawie Jerzyk, i lisek, który zajada się właśnie pizzą. A ten chyba krzyczy. Teraz Wam pokażę buźki. Tutaj zajada się pizzą, a tutaj się śmieje głośno. A ten ma taką. Tutaj krzyczy, a tu śpi. Krzyczy, śpi. Zrobimy tak. O. Teraz pokażę Wam cały domek. No, tutaj mamy taras, mamy popcorn albo twaróg, stoliczek tutaj do siedzenia albo poduszki. Tutaj mamy pizzę. Ją się wyjmuje. Hop. I tak. Pizza. Tutaj mamy latarnię, przez którą Moji Popsy mogą sobie patrzeć. Tutaj mamy drugie piętro. Dwa Moji Popsy idą sobie na drugie piętro. Na! On chce na górę. Kładziemy się spać. Widzicie? Tu jest takie drugie piętro, czyli to jest sypialnia. Tutaj mogą oglądać bajki, tu śpią. A tu jeszcze mamy takie maski. Można im założyć do spania. Tu chyba tak. Widzicie? A temu tak. Można im maski zakładać. Na samym dole znajduje się winda, skrzynka. Tu mogą patrzeć, czy mają listy od Moji Popsów. Tutaj mamy taką drabinkę. Mogą sobie wejść i spać. Oglądać bajki i dalej. Tutaj mają takie pomieszczonko, gdzie... Na przykład można nazwać to kuchnia, albo taki zbiór jakiś, gdzie się Moji Popsy zbierają. Ja mam tu trochę. Tu mamy huśtawkę, gdzie mogą się bujać. Buju, buju. Wiecie już, jaki jest zbudowany domek, więc zdecydujcie, czy chcecie sobie go kupić, czy nie. Kosztuje około 100 zł i jakbyście chcieli, to bardzo proszę, fajna zabawka, no i fajnie się ją bawi, to dajcie łapki w górę i subskrybujcie nasz kanał Amber World.